O sytuacji na lokalnym rynku pracy rozmawiamy z prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Leszek Dec z racji pełnionej funkcji bacznie przygląda się przedsiębiorcom przez cały czas ich funkcjonowania w strefie, nie tylko do momentu uzyskania zezwolenia. W ubiegłym roku wydano łącznie 19 zezwoleń dla nowych pracowników, teraz trwają procedury przetargowe na kolejne dwa. Bo mamy procedury przetargowe, będą wydane, czyli powstaną następne miejsca pracy i z pewnością problemy na rynku pracy zaczną się powoli pojawiać. Już jakby takie sygnały, to każdy z Państwa zna, pierwsze była próba poszukiwania pracowników na Ukrainie, z którą ja akurat się nie zgadzam. Już wcześniej w wypowiedzi podkreślałem, że jeszcze są osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i jest to dosyć duża liczba, no bo przekraczająca na pewno w granicach 3000 osób, jeżeli chodzi o miasto i powiat. I nawet jeżeli wiem, że Urząd Pracy dzieli tych pracowników przyszłych, ewentualnych czy bezrobotnych na pewne kategorie, na tych, którzy rokują, może tak powiem, podjęcie pracy, którzy nie rokują, to myślę, że kilkaset osób spośród tych, które są zarejestrowane, by tą pracę chętnie podjęły. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje dotyczące wzrostu płac w suwalskich przedsiębiorstwach, nawet do 3000 zł netto. Zostało to trochę może niewłaściwie odebrane, ale ja w swojej wypowiedzi nigdzie nie powiedziałem, że ktoś, kto przychodzi i chce podjąć pracę, dostaje propozycję tak wysokiej płacy. Oczywiście jest to jakby pewna zmiana podejścia, którą obserwuję, bo wydaje mi się, że poprzednio te płace najwyższe na tych stanowiskach robotniczych były w pewien sposób zablokowane. W tej chwili, z tej mojej wiedzy, mówię prywatnej, mam też kontakty przecież no, z osobami, które pracują w tych firmach na stanowiskach robotniczych, to jeżeli się spełni normy, bo to są z reguły płace na stanowiska związanych z produkcją, jeżeli się spełni normy, niektórzy twierdzą, że wyśrubowane, duże, ale jeżeli je się spełni, to w zamian otrzymuje się rzeczywiście, uważam, że godziwe wynagrodzenie i nie twierdzę i nie będę twierdził, że każda z osób na dzisiaj, która będzie chciała podjąć pracę w którejkolwiek firm w strefie ekonomicznej, to już na początku dostanie to wysokie wynagrodzenie. Pomimo iż nie każdy jest w stanie podołać wymaganiom pracowników, niemniej jednak możliwości się pojawiły. Również te dotyczące przekwalifikowania i dokształcania do zawodu. Te pobory osiągają z reguły pracownicy z kilkuletnim stażem, ale tak jak mówię, poprzednio obserwowałem, że ci pracownicy też jakby no nie do końca, tak według mojej oceny, otrzymywali w stosunku do wykonywanej pracy realne wynagrodzenie. W tej chwili obserwuję właśnie tą korzystną zmianę, że jeżeli dotrzymujesz warunków ilościowych, jakościowych, których oczekuje pracodawca, to rzeczywiście jest w stanie to docenić i godziwie zapłacić. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy zmiana przerodzi się w stałą tendencję. Daje ona niewątpliwie szansę na pracę dla tych, którzy nie boją się wyzwań nowoczesnego rynku. Takich jednak w naszym mieście wciąż brakuje. Wiedzą o tym właściciele dużych firm, którzy rezygnują ze współpracy z Suwalską Strefą. Ograniczenie na rynku pracy powoduje jakby, czy może być próbą, rozwiązaniem może być próba poszukiwania na tych rynkach zewnętrznych, tak, gdzieś pracowników na przykład z zagranicy, albo próba nakłonienia pracowników, którzy w danej firmie pracują, do zwiększenia produkcji, czyli do zwiększenia wydajności i w ślad za tym do zwiększenia płac, więc tutaj nie byłoby konieczności zwiększenia samego zatrudnienia, a wynik produkcji można osiągnąć właśnie wyższy poprzez motywowanie pracowników do wydajniejszej pracy. Według naszego rozmówcy miejsc pracy w strefie i poza nią nie brakuje. Póki co część stanowisk, szczególnie w firmach graniczących ze strefą, obsadzana jest obywatelami zza wschodniej granicy.